Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Cześć, witam Wam z Dzieciandii. To jest kolejny odcinek. W zeszłym tygodniu nas nie było. Mieliśmy mieć gościa specjalnego. Tak. Mieliśmy mówić o jedzeniu i generalnie o kotlecie schabowym. A ja wiem dlaczego, bo ja lubię kotlety schabowe. 7 listopada był Międzynarodowy Dzień, nawet nie wiem czy międzynarodowy, czy nie polski dzień kotleta schabowego. Mieliśmy mieć specjalnego gościa, czyli szefa kuchni mobilnej oraz muzyka. Nie będziemy zdradzać kogo jeszcze, bo nie wiemy czy możemy mówić, także jak ten gość będzie gościł w naszym programie, w naszej Dzieciandii, to wtedy no, zapytamy się czy możemy mówić coś więcej. A ja mam takie pytanie, a co to jest ta kuchnia mobilna? Kuchnia mobilna, no mianowicie nasz gość posiadał wcześniej niemobilne obiekty gastronomiczne. Tak jest, to była nawet pizzeria fajna. Tak. Ale potem przerzucił się po prostu na... Food trucki. Na food trucki, właśnie tego słowa mi brakowało. I co ten nasz gość sprzedaje? Co on tym, w tym swoim Hania food trucku sprzedaje? Pizzę? Pizzę? Jedzonko. Nie. Pyszne jedzonko, najlepsze na świecie. Tosztoszy. Tosty. I zdradzimy wam, najlepsze na świecie tosty. Całe lato spędził gdzieś nad morzem, a tak to można go znaleźć w okolicach Dolnego Śląska. I naprawdę... To też miał Mexico Day i spróbowała Mexican food i było rzeczywiście. A to już miałaś... nie u niego. A to... Nie, nie, rzeczywiście miałaś w szkole dzień meksykański. I co tam, co jedliście? Jedliśmy tortilla chips. Zaraz, chips, czyli chips czy crisps? Crisps, really. No tak, bo teraz musimy wytłumaczyć o co chodzi. W języku angielskim chips to nie są chipsy. To crisps. Chips to crisps, bo chips to są frytki. A crisps to są chipsy, czyli dobra. Czyli tak. Jeszcze jadliśmy... Poczekaj, wytłumaczmy polskim dzieciom. Crisps to są chipsy, czyli te chrupiące chipsy. A chips w języku angielskim to są frytki. Wszystko tu stoi na głowie. No dobra, wracamy do Dnia Meksykańskiego. I co tam jeszcze było? Mieliśmy... Meksykańskie chipsy, czyli tortille, tak? Tortilla, tak? Tortilla chips. Tortilla chips. Co jeszcze? We had guacamole and salsa. A co to jest guacamole? Z czego się robi guacamole? Avocado. Z awokado. And spices. I przyprawy, tak. We had salsa. Salsa. Salsa jest chyba ostra, co? Nie, była bardzo słodka. Słodko. Może są różne, ja nie wiem. Może na słodko wam zrobili. I ta był sweet corn. A salsa to jest jakiś sos, dip taki. Tak, i jeszcze mieliśmy sweet corn. Sweet corn, czyli... Słona kukurydza. Słona kukurydza. Sweet. Sweet to słona. To są słodycze, sweet. Słodziutka. Sweet to słodziutka, czyli... Słodziutka chrupiąca. Słodka kukurydza, czyli po prostu kukurydza w kolbie była, tak? A wiedzieliście, że Meksykanie jedli sweet corn for 1000 years? A teraz proszę przetłumaczyć. 1000 lat temu? Tak, jedli... Kukurydzę. Bo kukurydza właśnie stamtąd pochodzi. Tak. Stamtąd właśnie ją mamy. Czyli... A oni jedli 4 różne rodzaje kukurydzy. Nie tylko taką żółtą, jaką my znamy. Czyli jedli... Czerwona, czarna. I maize, which is brown. Nie wiem jak. A, brązowa. Może być. Bo i też teraz my będziemy learn about the Mayans. Czyli będziemy się uczyć o Majach. Tak. Mam pytanie, czemu mówisz Mamajans, a nie Majans? Ten mama majonez, to nie wiem, mama, Mamajans, Majans. No dobra. I co jeszcze było? Przebieraliście się? Tak. Trochę tam nie dogadaliśmy się, znaczy, no dobra, szkoła trochę dała ciała, rodzice również, bo dzieci mówiły o tym, że będzie dzień meksykański, a szkoła myślała, że my będziemy o tym wiedzieć, nie wiedzieliśmy. Także każdy coś tam próbował uszyć i znaleźć w domu na dzień przed dniem. No nie uszyć. No. Kilka dzieci mieli już. I teraz robiliśmy takie decorations na... Czyli robiliście co? Dekoracje. Dekoracje na Cinco de Mayo.
Yes, celebrated on 5th of May. Cinco de Mayo, i teraz czytam z Wikipedii. Dobrowolnie obchodzone święto upamiętniające nieoczekiwane zwycięstwo wojsk meksykańskich nad wojskami francuskimi 5 maja 1862 roku. Zgadza się, Hania? Tak, i w bitwie pod Pueblą. Obchodzone jest głównie w stanie Puebla oraz szeroko w Stanach Zjednoczonych. Mimo umiarkowanego znaczenia w samym Meksyku, święto Cinco de Mayo ma w Ameryce charakter kulturowo-edukacyjny. Tak, i co było bardzo zaskakujące, że Francuzi mieli dwa razy meksykańskich ludzi. Dwa razy więcej wojska niż Meksykanie. Ale wbrew obiegłej opinii, jak nam tutaj mówi Wikipedia, święto to nie jest jednocześnie Dniem Niepodległości Meksyku. Święto państwowe, ten dzień przypada na 16 września i upamiętnia uniezależnienie się kraju od Hiszpanii w 1810 roku. To już coś wiemy. Kilka ludzi naprawdę mieszają Cinco de Mayo z International Mexico Day. No dobra, to jeżeli przechodzimy do kolejnego tematu, to 11 listopada mieliśmy Święto Niepodległości w Polsce. I mieliśmy również Poppy Day, tak, Hania? Tak. A Poppy Day to był w Anglii i we wszystkich krajach Commonwealthu, albo w większości. I we Francji, tak? A, i Belgii. Czyli Poppy Day to jest Dzień Pamięci, tak? Remembrance Day. Uwaga, uwaga. Poppy Day, co znaczy, że to jest Dzień Maku. Tak, nosi się takie sztuczne broszki z maku, wieńce się kładzie pod pomnikami poległych żołnierzy. Hucznie to święto jest obchodzone w ogóle w Anglii, no ale szczególnie, prawda, w Londynie. W tym roku była Camilla, czyli księżna Camilla Cornwalli, czyli żona przyszłego króla Charlesa, czyli Karola. A wiecie, dlaczego to są maki? Bo maki tak się kojarzą cały czas z krwią poległych żołnierzy, i to nie tylko już w tej pierwszej wojnie, ale w ogóle w wojnach. Nie, naprawdę to nie jest, żeby blond, to jest naprawdę, że po wojnie wyrosły je bardzo dużo. Tak, i się mówi, że właśnie z krwi żołnierzy. Tylko tak się mówi. I to samo jest u nas, że na Monte Cassino, jak zdobywaliśmy Monte Cassino jest w czasie II wojny. Jest taka słynna pieśń. Ona była nawet traktowana jak hymn polski, na stojące się ją śpiewało. Czerwone maki na Monte Cassino, to jest to samo. Czyli tak, pamiętam właśnie 11, jak byłam w pracy, akurat stałam przy radiu, nagle radio zaczęło tak szumieć i jedna z moich koleżanek mówi, a co się stało? Radio szumi? Popsuło się? Ja mówię, że patrzę się na zegarek, ja mówię, jest 11, czyli 2 minuty ciszy. Także tutaj w Anglii, prawda, obchodzą to święto. O, i specjalnie nawet Big Bena ciszy włączyli, przecież Big Ben tak, jest... Tak, i Big Ben jest od kilku dobrych lat, jest w remoncie i na ten dzień właśnie zaczął bić. A Haniu, mam pytanie. Wytłumacz, co to jest Big Ben? Duży klok. On jest naprawdę duży jak na klok. Ale nie jest tak wielki, jakbyśmy się sobie to wyobrażali. No właśnie, Big Ben. Wieżowiec. Pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz przez Londyn i zobaczyłam Big Bena i takie, ale co to jest? No bo tak, ten budzik jest duży, no ale bez przesady, żeby on był aż tak duży. Ale powiem wam, że tak dziwnie jest, bo on jest, tak jak mówiłam, od kilku lat jest wyłączony, ponieważ jest w generalnym remoncie. To już chyba mówiliśmy w którejś z pierwszych Dzieciandi, że sam ten scaffolding dookoła, czyli to rusztowanie, które jest dookoła tego Big Bena, jest niesamowite. Ono jest chyba nawet potrójne czy poczwórne. To jest po prostu majstersztyk. I chyba naprawdę to tylko wieża z zegarem with Roman numerals. Zgadza się. Roman numerals, czyli rzymskie... litery. Rzymskie cyfry. Jeszcze wspomnijmy to, że w tym roku w Londynie były parady. Tak jak mówiłam, była księżna Camilla. Sama królowa nie uczestniczyła, ale była w telewizji, było chyba przemówienie. A w Polsce było Święto Niepodległości. Haniu, a czy ty wiesz, jak obchodzi się Święto Niepodległości w Polsce? Nie. Składa się kwiaty, przede wszystkim pod grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, tam gdzie był Pałac Saski. Ale to jest nie wszystko, ponieważ na przykład wiecie, że jest powiązanie pomiędzy Poppy Day, tym, który jest obchodzony w Anglii i w krajach Commonwealthu, czyli w Wspólnoty Narodów, a Polską. Mianowicie w Poznaniu jest taki... Jak ten cmentarz się nazywa? Bo ja nie pamiętam. Ten cmentarz nazywa się Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej. Jest on właśnie, tak jak mówiłeś, w Poznaniu. Położony jest na południowych stokach Fortu Winiary, Park Cytadela. Cmentarz ma status cmentarza wojennego, a to wiemy także z Wikipedii. I tam w ten dzień składane są właśnie również wieńce. I to jest takie nawiązanie naszego Dnia Niepodległości 11 listopada z dniem 11 listopada obchodzonym jako Poppy Day w UK. Niesamowite połączenie, prawda?
To trochę Wam dzisiaj opowiedzieliśmy o tym, co robiliśmy ostatnio i czego nie zrobiliśmy. Mamy nadzieję, że nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, ale no mam nadzieję, że jeszcze przed świętami nasz gość wystąpi z nami. Jest on niezwykle zapracowany i niezwykle utalentowany. Tak, chciałam powiedzieć zarobiony. Zapracowany i no postaramy się. Ale obiecał też, nam, także postaramy się. Ale my też jesteśmy zapracowani, tak. I dlatego na przykład ostatnio nie nagraliśmy dzieciandi, bo to słuchajcie, idą święta, a w świecie dorosłych to jest tak, że przed świętami bardzo dużo się pracuje w firmach. Szczególnie bardzo tych, dużo. Które tam pracują dla klientów, dla tych rzeczy, które są związane z podarkami i innymi rzeczami. Jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zapracowani. A czekaj, nie mówiliśmy już o chomikach. Chcecie z... O chomikach? No nie chomikach, Jezów. O Jeżów? Tak. O Jeżach. Jeżów? Jeżów to taka miejscowość w Polsce. Tak, mieliśmy mówić dzisiaj o jeżach, ale nie wiem, czy nie zostawimy tego tematu na przyszły tydzień może? Powiemy tylko tyle może, że jest już jesień, głęboka jesień i jeże powoli idą spać. Hibernować. Zapadają w sen zimowy, hibernują. A hibernacja to jest, kiedy jakieś zwierzę idzie spać na jeden sezon. Czyli na zimę. Tak, nażre się i potem idzie spać. I czy on wtedy pije, czy on wtedy je? Nie, cierpi. Nie cierpi. Nie cierpi, tylko czerpie. Czerpie to, co zjadł. Spowalnia metabolizm, tak. Czyli to wszystko się wolno odbywa. Pamiętajcie tylko, że jeże w zimę śpią. Jeżeli znajdziecie jeża w zimę, to jest jeż, któremu trzeba pomóc. A jeżeli znajdziemy jeża w sezonie letnim, który sobie gania w środku dnia... To jest female. Female, czyli to jest dziewczynka, to jest najprawdopodobniej mama, która poluje. Jest to wyjątek, ponieważ jeże żerują tylko i wyłącznie w nocy. Więc jeżeli widzimy jeża w ciągu dnia... tuptającego gdzieś i jest wygląda, że jest zdrowy. Nie bierzemy takiego jeża, ponieważ najprawdopodobniej to jest mama, która opuściła gniazdo i poszła żerować, poszła zdobyć pożywienie dla swoich maluchów. Koniec! A teraz zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Maczki. Dziadek Starek nie zawsze był dziadkiem Halinki. Jej tata dobrze o tym wiedział. W końcu był jego synem, a Starek jego tatą, tak samo jak babcia Marysia jego mamą. A zanim babcia i dziadek się poznali, to byli dziećmi. Później stali się nastolatkami i w końcu dorosłymi. Normalna kolej rzeczy. I nie znali się przez cały ten czas. Ich drogi zeszły się dopiero w życiu dorosłym, choć w ich przypadku to było jednak nieco inaczej. Bo osobiście, tak twarzą w twarz, to faktycznie spotkali się dopiero będąc dorosłymi. Ale gdy już się zobaczyli, to dobrze wiedzieli, kim jest to drugie. Jakby czekali na siebie całe dotychczasowe życie. Bo czekali. Tak się bowiem złożyło, że już w wieku nastoletnim jedno pomogło drugiemu. A było to tak. Dziadek był sierotą. Oznacza to, iż wychowywał się bez mamy i taty, gdyż tych już nie było na świecie. On zaś dorastał w domu dziecka. To takie miejsce, gdzie mieszkało więcej sierot razem. W swoje 11 urodziny zupełnym przypadkiem wpadł on do dziury, na końcu której znajdowała się kamienna piwnica. Ona sama była dość ponura, lecz budowla, która nad nią stała, już nie. A była to Akademia Opowiadaczy. Było to jedno z miejsc, w którym uczono wszystkiego, co było potrzebne do tego, by zostać opowiadaczem, czyli strażnikiem wieloświata historii wszelakich. I chłopiec, który w przyszłości zostanie dziadkiem Starkiem, świetnie się w tym miejscu odnalazł. Jeśli ty chcesz to miejsce odwiedzić, to nie będzie to takie proste, bo akademia ta znajduje się w innym niż nasz świecie. Zanim jednak rozpoczął swoją naukę tak serio, to okazało się, że musi opuścić mury tej czcigodnej uczelni. Nie został jednak z niej wyrzucony. Co to, to nie. Otóż rektor, a to najważniejsza osoba na akademii, zdecydował o wysłaniu chłopca w pewne odludne miejsce, gdzie rządzi lud maków. Maczki? A ja mam nauczyć się je uprawiać? Chłopiec zaśmiał się na tę myśl.
Nie, masz udać się do tego starożytnego ludu i nauczyć się bardzo ważnej dla ciebie i tylko dla ciebie umiejętności. Przekażesz mistrzowi ich klanu to pismo. I wręczył chłopcu list w zalakowanej kopercie. Kilka dni później list ten odczytał w skupieniu pewien stary Borusuk. Następnie złożył go i ponownie schował do koperty i odłożył ją na drewniany stół. Spojrzał na przybysza. Czy znasz mandale wieloświata opowieści? Zapytał chłopca. Tak, widziałem ich kilka w księgach. Odparł, nie konkretyzując, jakie księgi ma na myśli. Otóż, kontynuował Borsuk, pokazując natkany obraz wiszący na ścianie. Diamentowe królestwo na tej mandali jest odbiciem realnego świata, świata drzewa. Wiesz, o czym mówię? Nie bardzo, odpowiedział chłopak. Kilka razy słyszałem o jakimś drzewie i jego świecie, ale nikt mi jeszcze nie wyjaśnił, o co chodzi. To teraz nieistotne. Zresztą nie jest moją rolą uczenie cię o świecie drzewa. Trzeba będzie, to się o nim dowiesz. Istotne, byś pojął, że wszystko, czego nauczymy cię tutaj, znajduje się na tej mandali. Dlatego dość często będziesz nad nią siedział w skupieniu, patrzył i próbował zrozumieć. Jesteś drugą osobą w historii przysłaną do nas na nauki. Dla naszego klanu to wielki zaszczyt. I nie chodzi tu o ciebie, bo póki co to jesteś tylko nic nie umiejącym początkiem kłopotów. Ogromnym honorem to dla nas jest udzielanie pomocy klanowi opowiadaczy. Skoro poproszono nas o to, my wypełnimy prośbę najlepiej jak potrafimy. W tym momencie zwrócił swój pyszczek w stronę chłopca i poważnym głosem wolno wycedził przez ostre zęby. Nawet jeśli miałbyś tego nie przeżyć. Zapadła cisza, a chłopak poczuł, jak stają mu włoski na całym jego ciele. Nie powiedział nic, tylko jakby skulił się w sobie, poczuł strach. Wiesz, czym jest borsuczy klan? Słyszałem jedynie, że jesteście ludem maków. Mówiąc to, chłopiec zaczął wpatrywać się w podłogę. Było mu wstyd, że nie wiedział, gdzie się znajduje. Ludem maków? O tak! Zdecydowanie jesteśmy ludem maków. To kwiat pokoju, symbol krwi wojownika, która wsiąka w ziemię po bitwie. A my jesteśmy wojownikami, ukrytymi wojownikami. Tak, trafiłeś do ludu maków, który jedynie czego pragnie, to tego, by pozostawiono go w spokoju. By świat nie potrzebował wojowników i jeszcze więcej maków. Całe nasze życie doskonalimy się w walce, a właściwie to w ćwiczeniach, gdyż mieliśmy wiele szczęścia i prawdziwych wojen nie było już od pokoleń. Ale skoro ty tu jesteś, to chyba coś się zmienia. Po tej wypowiedzi borsuczy mistrz zamilknął, myśląc nad czymś usilnie. Po dłuższej chwili zwrócił się do chłopca. Na twoje szczęście z broni to nauczysz się jedynie posługiwać kijem. Kijami znaczy. Popatrz na tę ścianę. Jednocześnie wskazał łapką na wiszące na ścianie bronie. Na samym dole widzisz kij, taki długi jak jakieś 6 stóp. Normalnie ten kostur to broń podstawowa, choć twoja nauka będzie skupiona przede wszystkim na tym o połowę krótszym kiju. Wskazał na niego i kontynuował. Zresztą nazywa się go półkijem. To taki kij wędrowca. A ty, jak już zostaniesz opowiadaczem, to zapewne będziesz przede wszystkim jego używał w swych wędrówkach. Dlatego musisz opanować sztukę władania nim. A poza tymi dwoma będziesz ćwiczył walkę tym krótkim, dwustopowym palcatem. To nazwa tego kija. Oraz tym króciutkim dłonnikiem. Mierzy on jakieś pół stopy i dobrze leży w dłoni, stąd ta jego nazwa. I to już wszystko. Za rok będziesz płynnie posługiwał się kosturem, półkijem, palcatem i dłonnikiem. To wszystko. Pytania? Za rok? Spytał zdziwiony chłopiec. Nie powiedziano ci tego? Borsuk uśmiechnął się. Tak, spędzisz z nami cały rok, a później wrócisz do klanu opowiadaczy. Być może będziesz nawet cały, dodał w zadumie. A włoski wzdłuż kręgosłupa chłopca ponownie wyprostowały się ze strachu. Borsuk zaś dokończył. A żeby nie marnować tak dobrze rozpoczętego dnia? Tutaj chłopiec zdziwił się niepomiernie, gdyż co prawda nie tak dawno przybył do klanu borsuków, ale nadchodził już wieczór, więc nie zdążył pomyśleć, gdyż usłyszał. Weź więc ten kostur i zrobimy dziś małą przebieżkę.
Chłopiec ujął 6-stopowy kij i pobiegł za oddalającym się borsukiem. Naprawdę trudno było go dogonić, a kij dodatkowo przeszkadzał w biegu. Z każdym jednak dniem było coraz łatwiej. To znaczy na początku było coraz trudniej, a chłopak był cały poobijany i posiniaczony, zmęczony i niewyspany. Później przyzwyczaił się do tego, a i poziom opanowania czterech jego broni wzrastał coraz bardziej. A po całym dniu wyczerpujących ćwiczeń siadał przed mandalą diamentowego królestwa i coraz lepiej rozumiał znaczenie tych wszystkich symboli – pustki, wiatru, wody, ognia i drewna. Uświadamiał sobie to, jak bardzo one na siebie wpływają i jakie wypływają z nich realne strategie walki i obrony. Któregoś jednak dnia runął w przepaść. Ćwiczył balans ciała na wąskiej kładce nad bardzo wąskim i głębokim jarem. Wystarczyła chwila nieuwagi, poślizgnął się, stracił równowagę i spadł. Wydawało mu się, że samo spadanie trwa długo, bardzo długo. Leciał i leciał w dół, a później uderzył w coś twardego i stracił przytomność. Później kilka razy odzyskiwał ją tylko po to, aby ją stracić, aż przyszedł taki moment, że jej nie stracił. I bardzo tego pożałował, gdyż odczuł nieprawdopodobny ból całego ciała. Leżał i nie ruszał się. Jak długo? Tego nie wiedział i myślał, że już nigdy nie wstanie. Zasnął, a gdy się obudził, to zobaczył, jak pochyla się nad nim jednorożec. Delikatnie dotknął swoim pyskiem twarz chłopca. Miał dziwną sierść. Chłopcu wydawało się, że to bawełna, a nie krótkie zwierzęce włoski. I miał rację, gdyż tego dnia w zupełnie innym świecie mała dziewczynka śniła o tym, jak wyhaftowany przez nią jednorożec ożył i zabrał ją do ciemnego miejsca, do nieznanego jej chłopca, który potrzebował pomocy. Ona zaopiekowała się nim i wyleczyła dzięki pomocy swego jednorożca. Dziewczynka bardzo polubiła ten sen, lecz nigdy nie udało się jej do niego wrócić. Miała na imię Marysia. Chłopiec zaś obudził się pewnego dnia i wstał. Po prostu. Nie wiedział, jak to jest możliwe, ale był zdrowy i nawet nieszczególnie głodny czy spragniony. Śniła mu się jakaś driada i jej jednorożec. I we śnie oboje opiekowali się nim. Był pewien, że uratowali mu życie. Wędrówka po pionowych niemal ścianach jaru nie należała do łatwych, a jednak chłopcu udało się w końcu stanąć przy kładce, z której spadł. Spojrzał na prawą dłoń. Cały czas trzymał w niej kostur. Stał się tak nieodzowną częścią jego ciała, że nawet nie przeszkadzał mu we wspinaczce. Wrócił do borsuczego klanu. Mistrz bardzo ucieszył się na jego widok. Myślał bowiem, że już więcej chłopca nie zobaczy. A jednocześnie bardzo zdziwił się, że ten jest w tak dobrej kondycji fizycznej. Tego jednak dnia nakazał chłopcu wykąpać się i położyć spać. A następnego dnia wrócił on do swojej codziennej rutyny. Po kilku miesiącach poczuł on, że pozycja walki ognia nie jest już pozycją, a ogniem. Pozycja wiatru jest wiatrem, swymi czterema broniami władał coraz lepiej. I tak minęło 12 miesięcy. Chłopiec zmężniał, nabrał tężyzny, spoważniał. Ostatniego dnia ukłonił się z wdzięcznością swojemu mistrzowi, borsukowi, gdy otrzymał od niego pakunek, w środku którego znajdował się jego ulubiony półki oraz kostur, palcat i dłonnik. Doskonale wiedział, w jaki sposób używać ich w swej obronie. Wracał do Akademii Klanu Opowiadaczy. Odchodząc z ufortyfikowanej wioski, obrócił się jeszcze i spojrzał na pionową flagę borsuczego klanu. Stylizowany kwiat maku na czarnym tle. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej.
I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa.